Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jeszcze, słuchajcie, jestem chora, więc dzisiaj będzie krótszy film. Postanowiłam, że zrobimy sobie czytanie na tydzień czasu, czyli być może co ważnego, co kluczowego, może jakiś jeden ważny temat, może jakieś wskazówki, rady od wszechświata. Na ten czas dla Was się pokażą. A tak jak mówię, będę chciała, żeby to był dosyć krótki film, dlatego że jeszcze ciężko, słuchajcie, mi się mówi. Bo po prostu mam całe płuca zawalone i ciężko też mi się oddycha, ok? Więc tak, grupa numer 1 ma Tygrysie Oko. Grupa numer 2 ma Amazonit. I grupa numer 3 ma Kryształ Górski. Więc dajcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga. A ja, słuchajcie, przejdę do Tygrysiego Oczka, czyli co dla Was na ten tydzień ważnego, kluczowego, co tutaj chcę się dla Was pokazać. Grupa numer 1, Tygrysie Oko. Co kluczowego, co ważnego dla Was? Energia sprawiedliwości. Jeżeli w jakimś temacie czuliście się niesprawiedliwie potraktowani, niezrozumiani, to w tym tygodniu przychodzi wyjaśnienie pewnych spraw, pewnych kwestii. W szczególności, jeżeli ktoś się odwoływał od jakiejś decyzji, czy to sądowych, czy w pracy, czy starał się wyjaśnić pewne sytuacje, tutaj jakby sprawiedliwość jest na Waszą korzyść, więc powinno Wam się udać szybko tą sprawę rozwiązać. Natomiast ogólnie czasami jest tak, że wiecie, wśród bliskich, wśród znajomych czujemy się niezrozumiani i czujemy, wiecie, taki, no, że ktoś nie do końca jakby dobrze nas odczytał i mogą rodzić się z tego różne konflikty. I tutaj nie chodzi mi o to, że przez te 7 dni coś takiego się zdarzy. Absolutnie nie. Ta energia do Was przychodzi i ona właśnie rozjaśnia wszystkie te sytuacje, które były niejasne i niepewności. Więc jeżeli z kimś był nawet konflikt, to w tym tygodniu jest szansa załagodzić go i pogodzić się z kimś, czy też wyjaśnić te kwestie, które są dla Was najważniejsze. Czasami są to kłótnie w związku, gdzie, wiecie, troszeczkę jest ochłodzenie w tej relacji, a właśnie ze sprawiedliwością przychodzi taki czas, gdzie dwoje ludzi siada, wyjaśnia sobie te kwestie i jest po prostu lepiej. Więc idzie do Was rozjaśnienie pewnych sytuacji, pewnych spraw, ale też dla Was to jest szansa zobaczenia czegoś w innych barwach, więc jeżeli też nie byliście pewni, jaką drogą pójść, jaką decyzję podjąć, to też w tym tygodniu uda Wam się tak bardziej śmiało podjąć ważne dla Was decyzje. Patrzymy, słuchajcie, co dalej. Co dla Tygrysiego Oka na ten tydzień? Mamy, słuchajcie, te karty. Macie energię dwójki kielichów, więc jeżeli dookoła macie kogoś pod względem romantycznym, na kim Wam zależy, warto pielęgnować tą relację. Dla Waszej grupy to jest taki czas, który jest bardziej sercem, czyli w stałych związkach może zrobić się cieplej, może być większe wzajemne porozumienie, ale też dla singli, którzy dopiero zaczynają z kimś się spotykać, czy rozglądają się za miłością, to jest fajny tydzień, żeby coś zrobić właśnie w kierunku znalezienia jakiegoś partnera, tak, czy też po prostu tutaj otworzenia się na miłość, jeżeli jej pragniecie. Bo czasami jest tak, że wiecie, chcemy kogoś do stałego związku, ale nie robimy nic, żeby tą osobę gdzieś tam znaleźć, czy żeby zwiększyć swoje szanse, więc dla niektórych z Was to może jest taki znak, że czas, nie wiem, spróbować z kimś się umówić, czy z kimś popisać, kogoś nowego poznać, otworzyć się na to. Natomiast dla singli, którzy z kimś randkują i czujecie fajny, wiecie, taki vibe, czujecie takie fajne połączenie, macie szansę to dalej fajnie rozwijać, bo dwójka kielichów to jest szczęście w miłości, to jest wzajemne porozumienie. W tym czasie macie szansę właśnie tutaj zbliżyć się do kogoś lub też poznać jakieś ciekawe, interesujące osoby pod względem romantycznym. I w stałych związkach to też jest większe zbliżenie się do siebie, większe wzajemne porozumienie, więc jeżeli było jakieś ochłodzenie, teraz pokazuje się większy, czy taki bardziej czas z sercem po prostu. Dla niektórych z Was to też będą fizyczne randki, jakieś większe wyjścia lub też rocznice związku, natomiast miłość tutaj Wam na ten tydzień, słuchajcie, sprzyja.
I mamy jeszcze energię rycerza kielichów. Ktoś do Was w tym tygodniu przyjdzie z jakąś propozycją, warto ją rozważyć. Dla niektórych z Was to będzie propozycja wyjścia, dla niektórych z Was propozycja pracy, jeżeli gdzieś tam rozsyłaliście CV. Natomiast jakaś propozycja do Was przychodzi, Wy będziecie musieli podjąć decyzję, czy to przyjmujecie, czy tego nie przyjmujecie. Zastanówcie się kilka razy, zanim odrzucicie jakąś tutaj okazję, ofertę. Dlatego, że ta okazja, ta oferta, propozycja, która do Was przychodzi, jest jak to piórko, czyli jest takim znakiem od góry, że być może warto pójść, wiecie, tą drogą. Czasami jest tak, że szukamy pracy i tam, gdzie chcemy iść, się nie dostajemy i nagle wpada nam, wiecie, jakaś oferta pracy, która na początku gdzieś tam intuicyjnie nas przyciągnie, ale potem wchodzi ten zdrowy rozsądek, który mówi, nie, nie tędy droga, ja na pewno się nie nadam. Słuchajcie swojej intuicji, nie zdrowego rozsądku, bo tutaj właśnie możecie trafić na fajną propozycję, fajną okazję, która będzie właśnie takim darem od góry. Czasami te dary od góry właśnie chcą nas nakierować na całkowicie nową drogę. Czyli tutaj też warto na to się otworzyć, tak? Na przykład chcieliście kupić jakiś samochód, ale dotychczas te, które oglądaliście, w ogóle byli poza waszą, tutaj poza waszym budżetem, czy coś wam tam się nie podobało. I nagle ktoś przychodzi do was z całkowicie inną propozycją samochodu, całkowicie inny samochód niż podejrzewaliście, że będziecie potrzebować, niż byście chcieli. Sprawdźcie tą ofertę, bo może się okazać, że nie dość, że jest w waszym budżecie, to jeszcze zakochacie się na przykład w tym samochodzie, tak? I to może dotyczyć ludzi, to może dotyczyć pracy, to może dotyczyć właśnie samochodu, zakupu czegoś nowego, czegoś w remoncie, zmiany czegoś w swoim wyglądzie. Więc jakaś propozycja, jakaś oferta, okazja od góry u was się pojawia, więc warto ją rozważyć, dlatego że będzie takim darem, który będzie chciał was też troszeczkę popchnąć w kierunku nowej drogi. Więc tak, słuchajcie, pokazuje mi się dla Was ten tydzień. Tak jak powiedziałam, to jest króciutkie czytanko, takie z najważniejszymi informacjami, więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i przechodzę do grupy numer 2. Czyli co tutaj dla osób, które wybrały Amazonit? Co dla osób, które wybrały Amazonit? Weźmiemy sobie trzy karty, jedna w tle, tak słyszę, tak zrobimy. Macie energię trójki kielichów. Jeżeli w tym tygodniu czekają Was jakieś wyjścia towarzyskie, jakieś imprezy, urodziny, rocznice, zaproszenia na wyjście na kawę, warto z nich skorzystać, dlatego że pokazuje się fajna zabawa, fajne celebrowanie czasu, tak? Co więcej, trójka kielichów to też jest fajne wzajemne porozumienie z osobami z otoczenia, czyli możecie czuć większą potrzebę otworzenia się na ludzi, ale też te kontakty z innymi powinny być właśnie w tym czasie dla Was o wiele łatwiejsze, po prostu ułatwione, tak? Więc tutaj na ten tydzień pokazuje się dla Was przede wszystkim jakaś otwartość ludzi na Was, fajne wzajemne kontakty, bardziej życie towarzyskie tutaj gdzieś wychodzi na pierwszy plan, możecie czuć większą potrzebę rozmów czy spędzenia z kimś czasu, ale również tutaj mogą pojawić się takie fizyczne zaproszenia czy fizyczne wyjścia, i na nich pokazuje się jak najbardziej świetna zabawa. Co mamy dalej? Mamy energię szóstki mieczy. To jest energia, która mówi o tym, żeby zastanowić się, czy idziecie na pewno dobrą drogą, czy na pewno wasza upartość jest słuszna. Dlatego, że niektórzy z was w tym tygodniu mogą stać przed jakąś decyzją, przed, nie wiem, przed jakimś krokiem, albo wybraliście coś i będziecie jakby starali się na siłę trzymać czegoś. Nie trzymajcie się niczego na siłę, bo wszystko, co w tym tygodniu będziecie chcieli właśnie utrzymać na siłę, będzie prawdopodobnie po prostu nie dla Was. I tutaj się nie wystraszcie, po prostu szóstka mieczy mówi o tym, że gdzieś zboczyliście z drogi, że gdzieś w pewnym momencie wybraliście, wiecie, jakiś taki krzywy inny zaułek niż drogę do własnego celu. Czyli na przykład dla Was priorytetem było nauczenie się nowych rzeczy, zapisaliście się na kurs, a w ostatnim czasie, przez ostatnie tygodnie gdzieś macie mniej motywacji, odkładacie wszystko na ostatnią chwilę, na ostatni moment i szóstka mieczy mówi, halo, halo, chciałeś nauczyć się nowych rzeczy, zapisałeś się na kurs, niedługo on się kończy, przysiądź do niego, twoim celem było to, żeby się nauczyć, a teraz jakby to odstawiasz na bok, więc nie odstawiaj tego na bok. Dla niektórych z Was było priorytetem na przykład zmiana pracy,
i cały czas szukaliście tej pracy i na przykład mieliście różne odmowy i nagle uporczywie trzymacie się tego, dobra, nie nadaje się do zmiany pracy, trzymam się tej swojej starej, tak? Tutaj nawet nie chodzi o to, że kurczowo czegoś się trzymacie, tylko po prostu zapomnieliście o swoim celu, o swojej drodze, o tym, czego chcieliście, bo w pewnym momencie gdzieś tam, wiecie, było zboczenie z tej drogi. I tutaj ta karta mówi o tym, że hola, hola, zastanów się, czy na pewno twoja droga, bo chciałeś zmienić pracę, a teraz nic nie robisz w kierunku, żeby ją zmienić i siedzisz w tym miejscu, w którym siedzieć nie chciałeś. Albo jesteś w relacji, którą chciałeś zakończyć, jest coraz gorzej, ale wciąż w niej siedzisz. Czas wybrać nową drogę, lepszą drogę, bo zawsze marzyłeś o prawdziwej miłości, a tutaj tej miłości na przykład nie masz, tak? Więc tutaj zastanówcie się, czy na pewno idziecie swoją dobrą drogą, taką, którą chcieliście iść, bo gdzieś mogliście po drodze troszeczkę zboczyć. Co mamy dalej? Mamy energię Króla Mieczy. Król Mieczy to, słuchajcie, energia, w której trzeba śmiało mówić o swoich potrzebach. Nie zagryzajcie zębów, jeżeli coś dzieje się nie po waszej myśli, tylko powiedzcie, na czym wam najbardziej zależy. Czasami są takie momenty, że nie wiem, idziecie podpisać umowę, idziecie na rozmowę o pracę i coś was gryzie, chcielibyście coś zmienić, ale gdzieś tam brakuje wam tej śmiałości, brakuje wam, wiecie, takiej asertywności, żeby odmówić, a wiecie, że coś nie jest dla was i przyjmujecie. Ja na przykład też jestem taką osobą, że jeżeli ktoś do mnie dzwoni, już na przykład nie jestem zainteresowana jakąś ofertą, to ciężko mi powiedzieć nie dziękuję, tylko czasami ją zaakceptuję tylko dlatego, że boję się odmówić, tak? Więc wiecie, o co chodzi. I mogą to być właśnie osoby, które boją się też właśnie odmówić z czymś. Na przykład byliście umówieni na kawę, na herbatę, ale poczuliście się gorzej, poczuliście, że że wtedy nie macie czasu na przykład wyjść, że wtedy nie chcecie wyjść, więc trzeba być tym królem mieczy, który powie drugiej stronie, że słuchaj, w tym terminie jednak nie możemy się zobaczyć, spotkajmy się innego dnia. Więc nie zmuszajcie się do niczego, śmiało mówcie o tym, na czym wam zależy, bo jeżeli wy zagryziecie zęby, to będziecie nieszczęśliwi, będziecie dusić coś w sobie, tak? Czyli tutaj, nie wiem, podpiszecie umowę na telefon, której w ogóle nie chcieliście, bo wiecie, że gdzieś dwa kioski dalej była korzystniejsza umowa. Albo pójdziecie na spotkanie z kimś, z kim wiecie, że nic więcej nie będzie, bo czujecie to wewnątrz, ale z grzeczności się zgodziliście. Nie róbcie czegoś z grzeczności, jeżeli wy czujecie, że tego nie chcecie, ok? Pilnujcie tych swoich granic, pilnujcie tego, żeby jednak, wiecie, jak to powiedzieć? Pilnujcie tego, żeby iść za swoim własnym zdaniem. Nie zmieniajcie go na siłę, nie zmuszajcie się do niczego w tym tygodniu. Tutaj potrzebna jest na ten tydzień dla was asertywność. Ta asertywność też może dla niektórych z was, dla mniejszej części z was przydać się w pracy, gdzie szef powie, że zostań na nadgodziny, może nie bezpośrednio, ale zapyta się was, tak? Czy możecie zostać na nadgodziny, a wy wiecie, że nie macie ochoty, nie macie siły, źle się czujecie, tak? Ale powiecie, tak, mogę zostać i potem się męczycie przez kolejne godziny. Nie róbcie czegoś takiego, zadbajcie w tym tygodniu o siebie. I macie energię Asabuła, więc ten tydzień jest bardziej takim tygodniem, gdzie trzeba zawalczyć o siebie, gdzie też macie szansę się pobawić, pocelebrować, gdzie na nowo warto pomyśleć o swoich planach, celach i marzeniach, a pod koniec tego tygodnia przychodzi do was Asbuław, czyli energia, która zmotywuje was do stworzenia nowych planów, energia, która zmotywuje was do właśnie określenia jakichś nowych celów i będziecie bardziej wybiegać w przyszłość, więc to jest dosyć taka marzycielska energia, która w przyszłości właśnie przerodzi się w konkretne działania. Więc słuchajcie swojej intuicji, możecie wpaść na fajne pomysły, możecie odkryć fajne tutaj rzeczy, więc idźcie, słuchajcie, w tym kierunku. Pod koniec tygodnia będzie kreatywnie i bardziej, tak powiem, marzycielsko, bardziej z naciskiem na przyszłość. Więc tak to się mi tutaj dla was pokazuje. Ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i przechodzimy do ostatniej grupy. Czyli dla kryształu górskiego. To dla osób, które wybrały kryształ górski na ten tydzień. Energia kochanków, więc tutaj możecie właśnie w tym tygodniu, w szczególności jeżeli gdzieś idziecie spontanicznie, macie szansę tutaj poznać kogoś właśnie na przygodę, czy właśnie na jedną noc. To jest bardziej taka energia sprzyjająca romansom, czymś spontanicznym. W stałych związkach to jest, wiecie, bardziej ogień, bardziej nastawienie na fizyczność, pożądanie, taka większa chęć też bliskości dla niektórych z was.
Ale patrzymy, co dalej. Macie asa kielichów i as kielichów mówi o tym, żeby podejść do siebie bardzo delikatnie. Niektórzy z Was, jeżeli czujecie, że coś Was rozbiera, że Wasza odporność gdzieś tam spada, nie róbcie niczego na siłę, postarajcie się odpocząć, wzmocnić swoją odporność, poświęcić sobie więcej czasu, bo z asem kielichów potrzeba więcej też takiej miłości własnej, takiej troski o samego siebie, więc pamiętajcie o tym w tym tygodniu. Natomiast as kielichów to jest ogólnie taki bardzo delikatny czas, gdzie patrzymy bardziej sercem, gdzie potrzebujemy więcej też czułości sami do siebie. Więc postarajcie się tutaj zrobić to, co dla Was najcenniejsze, to, co dla Was najważniejsze. Nie zapominajcie o sobie. Jeżeli macie możliwość przełożenia czegoś, na co nie macie siły czy też ochoty, to warto coś przełożyć w czasie, zostawić na później, dlatego że siebie tutaj potrzeba stawiać zdecydowanie na pierwszym miejscu, ok? Więc pamiętajcie o tym w tym tygodniu. Macie energię dziewiątki buław, więc możecie być fizycznie i psychicznie zmęczeni, czyli ten tydzień może być dla Was wyzwaniem, może być dużo obowiązków, może dużo dziać się w pracy, w domu, wiecie, wśród znajomych, będziecie troszeczkę przebodźcowani, bo gdzieś właśnie ten grzybek wygląda jak ogień, więc właśnie to jest ognisty koral, nie wiem jak to nazywa się po polsku, natomiast to jest właśnie taka energia, w której wszystko po prostu dzieje się dookoła bardzo szybko, chaotycznie i ważne jest to, żeby zrobić to, co trzeba zrobić i nie utrudniać sobie tego czasu jeszcze bardziej. Więc tak jak mówię, w tym tygodniu, jeżeli macie szansę coś odłożyć na później, coś zrobić, wiecie, innego razu, to z tego skorzystajcie. Nie zmuszajcie się na siłę, nie wypełniajcie sobie swojego grafiku, wiecie, po brzegi. I też co ważnego, jeżeli macie jakieś swoje cele, plany i marzenia i czujecie, że nie jesteście w stanie ich spełnić w tym tygodniu, odpuśćcie sobie. Odpuśćcie sobie, nie zmuszajcie się do czegoś, czy nie zmuszajcie siebie do czegoś, dlatego że to niczemu nie służy i możecie do czegoś się zrazić. Więc pamiętajcie o tym, żeby spędzić więcej czasu dla samego siebie, nie wypełniać, wiecie, tego czasu sobie jakimiś obietnicami bez pokrycia. I też właśnie co słyszę, ktoś może Was w tym tygodniu poprosić o przysługę. Nie zgadzajcie się z automatu, bo coś może Wam kolidować. Tak samo, jeżeli będziecie umawiać jakieś terminy, najpierw sprawdźcie swój grafik, bo możecie o czymś zapomnieć i możecie coś umówić na ten sam dzień, na tą samą godzinę. Więc sprawdzajcie swoje grafiki, w szczególności, jeżeli będziecie na coś się umawiać. Natomiast dla Was pokazuje się dosyć intensywny czas, w którym będzie potrzeba większego skupienia na swoich emocjach, na swoich uczuciach, na sobie samym, więc siebie stawiajcie na pierwszym miejscu. Nawet gorąca kąpiel pod koniec dnia pomoże Wam tutaj troszeczkę bardziej się wyciszyć i też zamiast sięgania po, wiecie, trzecią, czwartą kawę wieczorem, napijcie się jakichś ziółek, napijcie się czegoś, co Was wyciszy, ok? To Wam bardziej będzie służyć. I słuchajcie, co mamy dalej. Mamy dalej energię królowej mieczy. Królowa mieczy to jest troszeczkę dla mnie taka nerwowość, gdzie wszystko się dzieje dookoła, a Wy już chcecie mieć po prostu święty spokój. Postarajcie się w tym tygodniu gdzieś tam odłożyć telefon. Jeżeli spędzacie czas sam na sam ze sobą czy z bliską osobą, wyciszcie dźwięki. Pamiętajcie o tym, żeby też nie zacierać pracy z życiem prywatnym, bo niektórzy z Was będą chcieli to zrobić. Czyli tutaj mamy też jakichś pracoholików, którzy wracając do domu zjedzą obiad i zaraz siadają znowu do pracy. Postarajcie się tutaj mimo wszystko zadbać o tą równowagę. Postarajcie się zadbać o czas dla samego siebie. Jeżeli idziecie do wanny, zostawcie telefon w innym pokoju, weźcie sobie książkę, żeby się wyciszyć. Jeżeli jest godzina 22, wyciszcie dźwięki, a nie, że wiecie, ktoś Wam tą porę wieczorną jeszcze bardziej tutaj zaburza, tak? Więc postarajcie się w tym tygodniu wyciszyć na tyle, na ile możecie. Postawcie siebie na pierwszym miejscu, dbajcie o swój organizm, o siebie, o wyciszenie. Dbajcie też, słuchajcie, właśnie o to, żeby nie przedobrzyć na przykład z kawą, z jakimś cukrem, z jakimiś, wiecie, przekąskami. Starajcie się mimo wszystko zjeść jakiś zdrowy posiłek. Postarajcie się tutaj właśnie dziesiątą kawę zastąpić czymś zdrowym. Dlatego, że wtedy poczujecie się lepiej. Bo często jest tak, że jesteśmy przebodźcowani, dużo rzeczy dookoła się dzieje, jesteśmy wtedy mniej produktywni, wszystko nas denerwuje, tutaj jeszcze ktoś coś chce, więc postarajcie się tutaj ograniczyć te wszystkie bodźce do minimum. Starajcie się skupić na jednej ważnej rzeczy. Też tutaj dobre planowanie
będzie dla Was bardzo mocno pomocne. Natomiast ten As Kielichów mówi o tym, że ten tydzień chce być bardzo mocno w sercu, wiecie, z takim sercem, z delikatnością, z czułością, ale świat zewnętrzny daje dużo pracy, dużo obowiązków, dużo różnego chaosu, dużo różnych rzeczy, dużo znajomości, czy znajomości, dużo znajomych może w tym czasie do Was się odzywać i o coś Was prosić, więc mimo wszystko dbajcie o swój czas, nie dajcie sobie wchodzić na głowę, zadbajcie o siebie, bo Wasze serce w tym tygodniu chce podejść z miłością do samego siebie, z delikatnością i z czułością, więc na tym się skupcie, żeby tutaj było bardziej z sercem niż gdzieś tam z działaniem. Więc tak to mi się dla Was pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam cieplutko i pa, pa.